Jakich błędów nie popełniać w pokoju dziecięcym? Nie zapominajcie o oświetleniu, które znajduje się przy łóżku, bo bardzo dużo osób zapomina, więc pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, jeżeli macie łóżko z szufladami, żeby te szuflady mogły się wysunąć, więc jeżeli coś umieszczamy, to tylko takie ruchome, a nie jakieś meble czy regały na stałe, które będą bardzo ciężkie. Jeżeli mamy dużo zabawek, a dzieci najczęściej mają dużo zabawek, dużo klocków, dużo przedmiotów i wstawimy tylko jedną komodę, jeden mały regał, to po prostu może nam nie wystarczyć i zrobi się duży bałagan. Dobrze jest, jak są szafy, które są bardzo pakowne i możemy dużo do nich, słuchajcie, schować. Kolejny błąd to niedopasowanie mebli do wieku dziecka. Pamiętajcie, że dziecko rośnie, więc będzie potrzebowało mebli, które będą większe. Są takie meble, które rosną razem z dzieckiem, które można rozsuwać albo powiększać, ale to, co jest najważniejsze, to żeby to było dopasowane do wieku dziecka, żeby dziecko mogło sobie sięgnąć różne przedmioty i żeby nie musiało za każdym razem prosić Was o pomoc. Kolejny problem i taki błąd to umiejscowienie łóżeczka, łóżka przy grzejniku. To powoduje, że wysuszają się śluzówki i dziecko gorzej też śpi, więc starajcie się unikać tej sytuacji, szczególnie żeby główka nie była przy grzejniku. Jeżeli chcecie więcej takich porad, to pokażę Wam je w kolejnych odcinkach.